Cześć. Witam Cię w moim kolejnym odcinku podcastu, wideokastu e-mail marketing. Dzisiaj moim gościem jest Michał Szafrański i będziemy rozmawiać o e-mail marketingu, o książkach. Generalnie to będzie długa, ale bardzo merytoryczna opowieść. Zapraszam Cię do wysłuchania i obejrzenia całej audycji. Zapraszam serdecznie. Cześć Michał, dzięki za przyjęcie. Cześć Paweł, dzięki za zaproszenie. E, Michał, wiem, że to zabrzmi na początku tak trochę dziwnie, natomiast e, gdyby ktoś nie wiedział, jakbyś powiedział dwa słowa: kim jesteś, co na co dzień robisz. tak dla... o, o sobie. Tak. E, um, lubię się definiować jako blogera nadal, e, czyli jestem blogerem, prowadzę blog Jak oszczędzać Nazwa jest bardzo myląca, bo od dawna już ten blog wykroczył poza tematykę oszczędzania poza tym jestem podcasterem nagrywam własny podcast który jest także takim podcastem dziwnym bo najpierw był wyłącznie w formie audio tak jak podcasty są a teraz jest dostępny również na YouTubie więc yy, i co ciekawsze na YouTubie cieszy się w tej chwili dużo większą oglądalnością niż ten podcast tradycyjny swoją słuchalnością i do tego jestem jeszcze autorem książki a za chwilę mogę powiedzieć książek w zasadzie już mogę powiedzieć że książek bo pierwszą książkę napisałem w 1995 roku. Była o Windows 95. Mało okay, kto wie. Okej, dobra. Nie wiedziałem o tym. Bestseller, 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Poważnie. Także w tamtych czasach w ogóle ekstra. Eee, ale bardziej znanych chyba w tej chwili jestem z książki Finansowy Ninja. To jest książka, która się ukazała w 2016 roku. Eee, a za chwilę będzie kolejna książka. Może o to zapytasz. Dobrze, to dojdziemy do tego na pewno. Słuchaj, generalnie ja jak ja w ogóle się styknąłem z Twoją twórczością, tak zupełnie od drugiej strony, to znaczy moja żona była wielką fanką Twojego bloga i podsyłała mi, zresztą podsyłała mi do dnia dzisiejszego zawsze przykłady różnego rodzaju komunikacji mailowej, która albo jej się podobała, albo jej się nie do końca podobała. No i tak stąd jakby trafiłem trafiłem na Twojego bloga, a potem na Twój podcast. Natomiast tam gdzieś na samym początku Twojej historii podcastowej znalazłem takie nagranie odnośnie jak wpadłeś na pomysł, że z pracy etatowej będziesz chciał przejść na pracę, no właśnie mniej etatową, nazwijmy to jakiegoś wolnego zawodu, czy zostania blogerem, youtuberem, zwał jak chciał, natomiast generalnie wyrwanie się z nurtu korporacyjno-etatowego. Mhm. I jakbyśmy od tego zaczęli, no bo tak naprawdę pójście na swoje sprowadza się do jednej bardzo prostej rzeczy. No musisz mieć ludzi, którzy chcą cię czytać, słuchać, oglądać. I, i, I jak w ogóle do tego się zabrać, ale nie od kwestii technicznych, tylko od tego, żeby zacząć budować zasięg, czy zacząć budować swoją publikę. Jak... To, to jest długa i fajna historia, także lubię ją opowiadać, więc z przyjemnością się podzielę. Ym, zaczęło się od tego, że ym... W zasadzie, moi, to jest, trzeba się cofnąć do momentu powstania bloga w ogóle. Nie? Dlaczego on powstał, jak wpadłem na taki pomysł i tak dalej, więc mm, znajomi mówili mi, że ja sobie dobrze radzę z pieniędzmi. I taka była pra przyczyna tego wszystkiego, że radzę sobie lepiej od nich. Były, były rzeczywiście takie sytuacje wśród moich znajomych, że wiadomo było, że można było do Michała zawsze przyjść, jak tam komuś brakowało do końca miesiąca, poratuje. I w pewnym, momencie, w pewnym momencie pojawiła się taka, e, taka wątpliwość, no, dlaczego ja jestem w takiej dobrej sytuacji finansowej, skoro w zasadzie nie wyróżniam się w jakiś tam szczególny sposób na tle moich znajomych. E, było wiadomo, że niektórzy z nich zarabiają bardzo dobrze, a i tak do mnie przychodzili pod koniec miesiąca. Nie? Więc e, gdzieś te nawyki moje finansowe, czy, czy doświadczenie, które miałem, no, w jaki sposób odbiegało od tego, co oni robili. I stopniowo sobie uświadamiam, że rzeczywiście tak jest. Yy, I mam jednego takiego bardzo dobrego przyjaciela, Adama, który powiedział mi: Michał, ty się musisz tą wiedzą w jakiś sposób podzielić ze światem. A, OK, jak to zrobić? Nie, nie wiem, stronę prowadzić jakąś internetową, czy może właśnie szkolenia organizować takie offlineowe? No i doszedłem do wniosku, że jakby szkolenia to nie jest dobry sposób, no bo nie dotrę do dużej liczby osób. A, no ale zauważyłem, OK, są. So, są blogi, więc ja miałem taką percepcję w ogóle, że blogi to są takie pamiętniki, nastolatek i tak dalej, nikt tego nie czyta. I musiałem to zweryfikować, bo jak się zacząłem rzeczywiście rozglądać, kto prowadzi blogi, jakie te blogi są, miałem w pracy takiego kolegę, Ziemka, który prowadził, był specjalistą do spraw serwera Microsoft Exchange i technicznego bloga prowadził w Polsce, był w ogóle MVP Microsoftu, czyli taką osobą, którą Microsoft docenia jako profesjonalistę, w, jakby pomagającego budować społeczność wokół tych produktów Microsoftu i w, podglądałem, jak on to robi. I mówię sobie, kurczę, to jest coś takiego, co ja też potrafiłbym robić. Więc szukałem przykładów na świecie, w Polsce i stwierdziłem: OK, dobra, wiem, że blok może być takim narzędziem do dzielenia się wiedzą. No kwestia jest tego, jak to robić. I te pierwsze cele, zanim jeszcze dojdziemy do rzucenia y, y, etatu. To ja na pierwsze pół roku blogowania sformułowałem sobie takie bardzo proste cele. I to były cele kompletnie niezwiązane z, z pieniędzmi, bo dzisiaj się mnie postrzega jako taką osobę, która potrafi to i owo zmonetyzować. Nie? Ale wtedy te cele były zupełnie inne. Czyli to było tak. Pierwsze założenie było takie, czy ja potrafię systematycznie blogować. Czy ja potrafię dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu na początku. Znaczy, W ogóle uważałem, że tak trzeba, gdzieś tam przeczytałem, że no. trzeba często i tak dalej. Wiele z tych poglądów zweryfikowałem po drodze oczywiście. Ale czy potrafię dwa razy w tygodniu napisać nowy artykuł na bloga? To było pierwsze założenie. Drugie, czy potrafię stworzyć wokół tych artykułów taką społeczność, nazwijmy to, która jest nimi zainteresowana, która chce o nich dyskutować. Czyli czy te artykuły, nie dość, że zostały napisane, to czy są angażujące? Czy one kogokolwiek w ogóle interesują? I trzecia rzecz, Chciałem mieć po pół roku 10 tysięcy unikalnych użytkowników na blogu. Czyli takie było założenie. OK, próbuję przez pół roku. Znowu, można powiedzieć, e, faza startowa, taka zupełnie, i ale oparta na mocnych kryteriach decyzyjnych, czy ja będę chciał to ciągnąć dalej, czy nie po pół roku. E, no i po pół roku już wiedziałem, że chcę to ciągnąć dalej. Mm. Tylko że bardzo szybko sobie też uświadomiłem, już pracując nad tymi kolejnymi artykułami, że ciągnięcie równolegle etatu. U mnie to był taki etat dosyć intensywny, bo ja byłem dyrektorem do spraw rozwoju w firmie informatycznej. Zresztą kiedyś się spotkaliśmy nie? u jednego z klientów, nie wiem czy Ty pamiętasz. Nie pamiętam, kurwa. W Orange'u się spotkaliśmy na spotkaniu kiedyś. Razem usiedliśmy przy jednym stole. Przyszła firma Freshmail i przyszedł tam firma DCSPL, wtedy przyszła i rozmawialiśmy o tym, jak jeden projekt zrobić. Więc ja Ciebie z tamtego, wtedy Cię poznałem, znaczy z tamtych czasów Cię pamiętam. E, krótki epizod, i y, 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 ja w, wtedy już wiedziałem, że nie da się tego pogodzić. Znaczy, jeżeli chcę. Być. Ja zawsze daję siebie na 100%. Czyli jak pracuję dla mojego pracodawcy, to chcę robić na maksa, to co robię. Efekty były super absolutnie. I znowu, jeżeli ja się angażuję u siebie na blogu, to też chcę na 100%. No sorry, to się nie sumuje. Nie to do... ma 24 godziny. I właśnie tak. właśnie, więc pomimo tego, że wdrożyłem sobie taki um, reżim pracy, który był dosyć intensywny, czyli wstawałem 5, 5.30, przed pracą coś tam napisałem. Dopiero szedłem do pracy, wracałem, kończyłem, rozmawiałem z moją społecznością i tak dalej. To, no to tak długo się nie da, nie da się. I ja po pół roku już wiedziałem, że, że chcę rzucić pracę etatową. Nie miałem jeszcze pomysłu, jak zarabiać na blogu, ale miałem takie bardzo mocne przekonanie, że jeżeli poświęcę się temu na 100%, to na pewno ten model zarabiania wypracuje. Tak? Czyli to można powiedzieć no, dużo wiary takiej w swoje możliwości z jednej strony, ale też w samej tej decyzji o rzuceniu etatu, dużo wiary mojej żony, która powiedziała Michał. Wiem, że sobie poradzisz, wierzę w Ciebie. Jak się nad tym widzę, że się męczysz w pracy etatowej. W sensie takim spędziłem w branży IT prawie 20 lat, 10 lat pracując w firmie, która robiła projekty informatyczne. I naprawdę uwierz, zrobiłem wszystko, co chciałem zrobić, wszystko, co mogłem zrobić, i było mi coraz trudniej znaleźć coś, co byłoby wezwaniem. jakimś. takim kolej tak, za dużo już było rutyny, a za mało było tych rzeczy nowych. Nie? A, więc ta powtarzalność mnie po prostu męczyła, e, więc Gabi to widziała i jakby powiedziała mi, z, dała mi, jak to się mówi, zielony bilet, chciałem powiedzieć, nie, zielone światło mi zapaliła i dała mi bilet do tego, mandat do tego, żebym, żebym jakieś tam zmiany wprowadził. Ja raczej bym powiedział, że była jak mistrz Joda nawet, no nie, nie próbuj, tak? nie ma próbowania, rób albo nie rób. Rób albo nie rób, dokładnie tak. Także no, to, to mi pomogło podjąć tą decyzję. I było rzeczywiście te 10 tysięcy tak. tej społeczności. W ogóle było chyba tak, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale chyba było tak, że było nawet 12 tysięcy po 6 miesiącach blogowania, unikalnych użytkowników według Google mhm. oczywiście, yy, bo różnie można na to patrzeć. Yy, yy, I rzeczywiście to był ten moment, kiedy ja pamiętam datę w połowie stycznia 2013 roku powiedziałem mojemu szefowi Jacek. Idę swoją drogą, odchodzę z firmy. Zróbmy to po Bożemu, zróbmy to tak, żeby tutaj się nic nie rozsypało. Ja pół roku odchodziłem z firmy, także w połowie stycznia mój szef i jednocześnie właściciel firmy znał moją decyzję, ujawniliśmy ją publicznie w połowie kwietnia, okay. czyli te takie trzy miesiące totalnej ciszy, przygotowań już do, do, do tego, że zniknę i dopiero później jeszcze trzy miesiące na to, żeby w firmie wszystko poprzekazywać, tak jak tak, jak, tak żeby było jak najlepiej po prostu, tak, żeby nic się nie wysypało. Okej, okay. i rozumiem, że te pierwsze 12 tysięcy to było totalnie organicznego ruchu? To czy... tam, znaczy zależy jak na to patrzeć, tak, znaczy cały ruch można powiedzieć, na blogu jest w pewnym sensie totalnie organiczne, bo ja w żaden sposób przez pierwsze kilka lat nie stymulowałem tego, nie, nie płaciłem za reklamę, za dotarcie na Facebooku. Dopiero na etapie, myślę, promowania ofert afiliacyjnych, które się mhm. pojawiały na moim blogu, dopiero wtedy, czy można powiedzieć, dopiero po pierwszych dwóch latach wydałem jakieś pieniądze na to, żeby dotrzeć z moimi artykułami szerzej, tak, niż, niż organicznie. Więc początek był stuprocentowo organiczny. Dobra, powiedz mi. W którym momencie zaczął się pojawiać tam gdzieś e-mail marketing, jakieś budowanie relacji takich. Na zasadzie ściągania z powrotem tych ludzi. No, to, 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 to muszę się pochwalić, bo y, y, ja y, byłem y, startując z blogiem, y, śledziłem twórczość Pata Flina, y, blogera amerykańskiego, który prowadzi blog Smart Pacificam. I on tam bardzo intensywnie przekonywał do tego, że e-mail marketing to jest to, co trzeba robić. Nawet jak jesteś blogerem i tak dalej, to w jaki sposób musisz budować tą bazę swoich czytelników. Po to, żeby móc ich skutecznie poinformować o tym, że opublikowałeś właśnie kolejny wpis, coś tam ciekawego się pojawiło. Ja z blogiem wystartowałem 2 lipca 2012 roku, a chyba w połowie sierpnia już miałem rejestrację na newsletter. I to było, to było coś, co zrobiłem bardzo świadomie, i to było też coś, co pomogło mi rzeczywiście. Przyspieszyć tą kulę śniegową mm -hmm. na samym początku. Bo wiadomo, że ten pierwszy krąg Twoich czytelników, jak jesteś blogerem, to jest tam rodzina, znajomi. Media społecznościowe oczywiście pomagają, bo docieramy też do znajomych, znajomych, o ile tylko nasi znajomi podadzą to dalej. Nie? Więc um, y, ale prawdziwe przyspieszenie nastąpiło właśnie od września 2012 roku, kiedy mogłem już wysyłać pierwsze newslettery z informacją: oho, pojawił się u mnie nowy wpis. Zapraszam. I powiedz mi. O... Teraz mam wrażenie, że to co wysyłasz to już nie jest zwykły newsletter. Przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że to jakby. Rozwinłeś? Obserwując maile, które dostaje moja żona, bo tam sobie zazwyczaj się loguje, mam wrażenie, że w zależności od tego, co robi na Twoim blogu, ewentualnie czym była zainteresowana, to ta komunikacja jest dość zróżnicowana i to nie jest zwykły newsletter. Hej, mam nowy, znaczy to nie jest tylko zwykły tak. newsletter. Hey, Hej, Paulina, mam nowy wpis, albo hej, jest nowy odcinek, tylko tam pojawia się troszkę bardziej skomplikowana narracja. Mhm. I to, jak popatrzę na polskich blogerów, czy generalnie na polskich marketerów, to nie jest coś, co. Nie jest to typowe. To nie jest typowe. To znaczy, generalnie, jak jedziesz na konferencje marketingowe, to wszyscy mówią: robimy marketing automation, i wszyscy chcą wszystko automatyzować. I, i, i wszyscy się tym zachwycają. Natomiast mam wrażenie, że to jest taki jak z seks u no, nastolatków, że każdy o nim słyszał, każdy by chciał, tylko, nie każdy, tylko, tylko nikt go właściwie nie robi, a u Ciebie mam wrażenie bez jakiejś y, takiej pompy na zasadzie robię marketing, on się po prostu tam dzieje i jakbyś troszkę opowiedział, co, bo tam, tam, jest, dobra, magia, tam jest magia, tam jest magia. Ja o tej magii trochę oczywiście opowiem, ale y, jeszcze tytułem dygresji trochę zacznę y, od innego tematu, bo y, z tym moim e marketingiem jest trochę tak jak teraz z taką y, f, falą na y, boty na Messengerze. Tak, czyli z jednej strony, wszyscy o tym mówią, że to fajnie by było tak robić, i tak dalej, ale bardzo wiele osób wylewa moim zdaniem dziecko z kąpielą. To znaczy, nie jest sztuką, i nawiążę do tych botów na Messengerze, nie jest sztuką przenieść call center na Messengera. Sztuką jest zrobić komunikację, która wygląda na prawdziwą komunikację dwóch ludzi. Tak? I to jest bardzo trudne w takim modelu P2P, person to person, tak? że, że komunikujemy się jeden do jednego, dlatego że tak naprawdę nie komunikujemy się jeden do jednego, i to jest największe wyzwanie, jakie jest: jak to zrobić w taki sposób, żeby osoba, która po drugiej stronie jest, miała poczucie, że kontaktujemy się z nią indywidualnie, ale oczywiście nie oszukujemy jej, ona wie, że to jest masowa komunikacja, ale żeby miała takie poczucie, że to jest indywidualne. A z drugiej strony, żeby nie miała poczucia bycia wykorzystywaną bądź traktowaną w jakiś taki sposób mechaniczny. Oszukaną, Oszukaną po prostu, tak? Wykorzystywano to jest dobre słowo. Nie? że Jak się czujemy wykorzystywani, to od razu nam się taka awersja włącza, już nie chcemy, nie? Więcej nie chcemy. Zresztą powiem Ci tak, znowu dygresję do Twojej dygresji. Ostatnio, mhm. y, ostatnio przygotowałem prezentację dla jednego z klientów, który bardzo chciał robić testy AB. robił sobie tam tematu wiadomości. Ja mówię, kurczę. No fajnie ten temat testują, no bo usłyszał to na jakiejś konferencji. Ja mówię tak, tylko tam był case grupy nieaktywnych subskrybentów, więc tam można tak. już wszystkie triki stosować, bo oni i tak nie otwierają od Ciebie maili. Natomiast tu macie grupę aktywnych. I można zrobić triki temat, tylko ci ludzie poczują się za chwilę wykorzystani, wydymani. Tak. Dowolny, dowolne słowo tam stawimy i musicie popatrzeć troszkę dalej, kurczę, czy, czy oni będą klikać, czy będzie konwersja, czy oni następnego maila od Ciebie otworzą. No bo na koniec dnia, no to właśnie tak jak mówisz, no, 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 no nie sztuka coś zrobić, żeby było przez sekundę lepiej, tylko żeby to w żeby dłuższym horyzoncie. Efekt, to, tak, to z, i też, żeby dla nas ogólnie ta strategia typu, czy robimy coś, czy, czy idziemy na skróty krótkoterminowo, czy raczej patrzymy na to, jaki efekt chcemy osiągnąć długoterminowo i nie robimy rzeczy, które nam mogą zaszkodzić w tym długofalowym efekcie. Nie? Więc ja też od razu powiem taka dygresja do dygresji do dygresji, że ja staram się unikać rzeczy, co do których mam wątpliwości, czy one przyniosą pożądany efekt w długim horyzoncie czasowym. I u mnie często jest tak, że na przykład ja mam bardzo mocno takie intuicyjne przeczucie. Podobno faceci intuicji nie mają, ale załóżmy, że mają. Więc mam takie intuicyjne przeczucie, że y, coś może nie zadziałać, bądź coś, i to nawet nie chcę powiedzieć nie zadziałać, bo to jest już takie bardzo instrumentalne, ale że, że coś może mieć negatywny skutek. E, ja nie wiem dokładnie co, ale tak odczuwam, więc po mm -hmm. prostu tego nie robię. Znaczy, daję sobie czas na, albo na przemyślenie albo po prostu mówię, ok, nie, nie muszę zgarniać wszystkich kart ze stołu, tak, nie muszę, w sensie leżą pieniądze na stole, i wystarczy tylko część, nie muszę brać wszystkich, nie, więc jest, myślę, że w ogóle taka umiejętność pozostawiania pieniędzy na stole, typu ktoś przychodzi ze świetnym dealem do Ciebie i mówi, zróbmy to, tak, tu jest furmanka pieniędzy, a Ty mówisz, ok, ale to nie pasuje do mojej strategii jakiejś tam długofalowej, a nawet nie chcę mi się Tobie tłumaczyć, dlaczego nie pasuje, ale ja dziękuję, ja w to po prostu nie wchodzę. Tak? Czyli to umiejętność zostawiania pieniędzy na stole jest absolutnie kluczowa, jeżeli myślimy o długim horyzoncie czasowym. Wrócę do tych botów i za chwilę wrócę do, do samych maili. Więc z tymi botami to jest tak, że ja dzisiaj nie widzę sposobu na to, jak ja mógłbym zrobić dobrą komunikację przez Messengera, która nie jest kolejnym call center, bo wiadomo, że tam. Pomysłów na to, na przykład, ok, prowadzisz blok o oszczędzaniu, masz ranking lokat, kont bankowych, zrób dialog z, z tymi osobami, które do ciebie pukają, podsuwaj im tam produkty bankowe. tak, no Świetnie na tym zarobisz. Owszem, świetnie na tym zarobię, ale to, to jest totalnie odczłowieczone dla mnie, w sensie ta komunikacja jest totalnie odczłowieczona. Um, I teraz, wracając do komunikacji mailowej, też nie robiłem wielu rzeczy, które mógłbym robić od samego początku. Yy, bo po prostu uważam, że, że one nie budują takiego prawdziwego dialogu, takiej prawdziwej relacji. Nawet nie chodzi o dialog, tylko o taką z maila na maila kształtującą się pewną formę porozumienia pomiędzy tymi dwoma stronami. Yy, I ja bardzo długi czas szukałem na przykład odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie robić komunikację, która jest związana, może tak, na samym początku wysyłałem wyłącznie informacje o nowych artykułach, które były publikowane na blogu. Zobacz, to jest bardzo intensywna komunikacja, zakładając, że publikuję dwa artykuły tygodniowo, tak? I to było dwa razy w tygodniu mail. Dokładnie tak, dwa razy w tygodniu mail. E, oprócz tego były tam maile, które są związane z tym, że ktoś się na przykład zapisuje na newsletter i otrzymuje pewną sekwencję. Bardzo krótka była ta sekwencja, to były dosłownie dwa maile, ale otrzymuje sekwencję maili. I teraz mi było bardzo trudno znaleźć sposób na to, jak wysyłać sekwencje maili, których data wysłania maila zależy od daty zapisania danej osoby, w połączeniu z tą komunikacją, która jest natychmiast po publikacji artykułu. Więc ja przez bardzo długi czas nie miałem żadnych sekwencji maili, bo nie byłem w stanie wypracować takiego scenariusza, który według mnie powodowałby, że ta osoba. Nie otrzymywałaby zbyt często komunikacji ode mnie. Czyli w szczególności nie chciałem doprowadzić do scenariusza, w którym jednego dnia dostaję dwa maile. Dwa maile? Nie, no to jest jakby taka fundamentalna tak. zasada. Jest, jed, jed, znaczy jest jeden dzień, kiedy możesz dostać dwa maile. Jak się zapisujesz, to jest double opt-in. Pierwsze potwierdzenie tak. i wiadomość powitalna, i to jest tyle w sytuacji w których w e e-mail marketingu może dostać dwa teraz, wiadomości. Jednego. Teraz na przykład ja zrobiłem tak, że u mnie dostajesz potwierdzenie na zapisanie maila yy, na zapisanie newsletter od razu, mm -hmm. ale wiadomość powitalną dostajesz po dwóch dniach. Mm -hmm. Co już jest świetnie działające, yy, dlatego że yy, ta osoba, yy, znaczy to co dostrzegam w odpowiedziach, które otrzymuję, to jest ktoś myśli, że ja się o niego dodatkowo zatroszczyłem i pomimo że to jest automat, mówi wow, ale po dwóch dniach mnie witasz i oprowadzasz, mówisz co mogę odwiedzić u Ciebie na blogu, w jakiej, w jakiej kolejności powinieneś go czytać. To jest przejaw troski. Nie? Więc jakby to nie jest tylko to, że ja spełniam obietnicę, którą dałem przed zapisaniem, przed zapisaniem na newsletter, ale staram się dawać takimi mailami coś więcej. No wiem, że blog jest taką formą prowadzenia przewodnika po różnych tematach, że jakby trudno się po nim poruszać, bo to jest chronologiczne wpisy po prostu, więc to, co robię dla osób, które się zapisują na mój newsletter, ja im po prostu tą wiedzę porządkuję. Czyli mówię, ok, jeżeli interesuje Cię ten i ten temat, no to tutaj masz artykuł z grudnia tam, nie wiem, 2013 roku, tu masz artykuł z marca 2016 roku, ale to jest coś, co stanowi pewną sekwencję, więc jeżeli na przykład chcesz, wziąć yy, kredyt hipoteczny, to przeczytaj to, posłuchaj tego, przeczytaj jeszcze to. I to są maile, które staram się aktualizować. To znaczy, w miarę jak przybywają nowe treści na moim blogu, to po prostu dodaję tam kolejne linki do tych yy, maili. Rzeczywiście to jest pewne takie kompendium. Tak? Ktoś otrzymuje w mailu. Instrukcje, jak się poruszać po blogu, więc to jest dla niego wartościowe, jeżeli go ten temat interesuje. Teraz pytałeś, czy, czy mam tą segmentację, tak? mhm. czy dzielę i tak dalej. Mam, ale w bardzo y, takim uproszczonym zakresie. Ale to, co udało mi się zrobić, bo mówiłem, że nie miałem tej formuły, jak wysyłać sekwencje maili i informacje o nowych artykułach, w tej chwili wprowadziłem pewien reżim. Więc zasada jest taka, że ja nowych artykułów nie publikuję w sobotę i w niedzielę, w weekendy nie ma ich. Generalnie w tej chwili raczej przeszedłem na taki cykl, że staram się publikować cztery wpisy miesięcznie. Czasem mi się udaje, czasem mi się nawet to nie udaje. Czyli jeden tygodniowo. A to jest taki jeden wpis, to jest też jeden podcast. Jakby... Traktujmy to jako, też jako wpis, okay. dlatego że publikuję co dwa tygodnie podcasty, ale z, z mojej perspektywy to też jest wpis na blogu. Okay. Podcast też jest wpisem na blogu, o nim też informuję, więc w formie um, informowania czytelników czy słuchaczy mm -hmm. to się niczym nie różni od zwykłej, od zwykłej informacji o nowym wpisie na blogu. Okay? To też jest też wysyłam newsletter. Teraz tak. Załóżmy, nie mam stricte określonych dni, w których publikuję, czyli ta informacja o nowym artykule może przyjść w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek mm -hmm. lub piątek, nie? ale na pewno nie przyjdzie w sobotę i niedzielę. Więc doszedłem do tego, że sekwencje maili wysyłam po prostu w sobotę. Niedzieli nie chcę zakłócać, mm -hmm. ale wysyłam je w sobotę. Czyli u, tak ustawiłem system newsletterowy, że ze względu na to, kiedy ktoś się zapisze na, na newsletter, on te kolejne informacje w sekwencji będzie otrzymywał w sobotę. W sobotę chyba o 17, żeby było ciekawiej. Nie ma tutaj żadnej, że tak powiem, jakiejś żadnej zaawansowanej analizy za tym, że to jest godzina 17. Zastanawiałem się po prostu, kiedy ja siedzę przy komputerze w sobotę. Więc raczej rano nie, raczej rano nie może być wieczorem, oczywiście, albo wczesnym popołudniem, więc generalnie wrzucam te maile o 17, .00. jeżeli ktoś go przeczytał o 19 czy 20, dla mnie to nie ma znaczenia grunt, żeby przeczytał. Nie? Też warto pamiętać przy mailach, bo wiele osób bardzo skrupulatnie dobiera ten czas wysyłki, ale warto pamiętać, że mail to jest coś takiego, co generalnie nie ginie, on wpada do inboxa i ktoś go przeczyta wtedy, kiedy mu będzie wygodnie, więc też jest tak, że owszem, daty wysyłki dobierajmy, ale pamiętajmy, że inni też je dobierają, więc to duże natężenie maili ale to tak... O konkretnych godzinach jest olbrzymie. Dwa lata temu albo trzy lata temu byłem na konferencji i ktoś mnie publikujemy takie badanie. E-mail marketing w liczbach. Czyli okay. zbieramy mamy 27 chyba milionów subskrybentów unikalnych z Polski. Do tego wysłamy z miliard wiadomości miesięcznie, więc super grupa statystyczna. Paweł, kiedy najlepiej wysyłać maile? Ja chyba na forum i ja albo na jakiejś dużej konferencji? Powiedziałem, no słuchajcie, patrzcie, jak wyszło badanie, to jest taką metodą liczona. Tam czwartek, godzina ta i ta najlepsza, na, na najlepszy moment na wysyłanie, najlepsze konwersje, najlepsze kliki, i nagle wszyscy. I, nagle wszyscy i, no i co, i, i dupa. I ten dzień następnego, w następnym tygodniu ten dzień już przestał być najlepszym no, dniem na, na wysyłkę, więc to absolutnie, tak jak, tak jak mówisz, to, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby wysyłać mniej więcej wtedy, kiedy ludzie będą mogli do tego maila za, zajrzeć. Inna sprawa jest też mam wrażenie, że u Ciebie jest chyba dużo kobiet na blogu, tak przynajmniej kiedyś. W tej chwili już nie pamiętam dokładnych statystyk, bo dawno nie sprawdzałem, ale to jest blisko połowy. Blisko połowy. Blisko połowy. Tak. To jest 48%. Tak. Coś tak. Kobiety mają także panowie odkupują się jakąś chwilę w inboxie, a potem Ctrl A i, i archiwizacja. Kasują. Tak, a kobiety <laughs> mają taką tendencję cofania się i Nawet robiliśmy kiedyś taki eksperyment, sprawdzaliśmy, jak bardzo się ta kobieta jest w stanie cofnąć, przeglądając swój inbox, żeby, żeby dojść do maila i żeby go albo otworzyć, albo go zarchiwizować natomiast żeby się cofnąć. I co wyszło? No, że kobiety potrafią, jeżeli wyślesz maila przed południem, to kobieta sprawdzając maila o 21.00 dojdzie do niego i, i to jest znacząco większy odsetek niż u mężczyzn, którzy, no generalnie jakaś tam część oczywiście dojdzie do niego, natomiast... Natomiast reszta ma już inne. Od razu mi jest Zakiełkowa idea, wiesz, do kobiet można wysyłać rano. Do facetów pewnie ten sam mail nawet trzy razy, skoro się nie cofają. E, pewnie, pewnie tak. Zresztą do kobiet najlepiej, jakbyśmy tak statystycznie chcieli popatrzeć, to kobiety, zwłaszcza w tym przedziale 25-45, najlepiej konwertują, najlepiej czytają treści wieczorami. Więc jakbyś miał sobie taki jakiś eksperyment kiedyś zrobić, to ja bym spróbował wysłać między 19.30 a 20. Okay. E, ja Popatrz tak, dzisiejsza kobieta, taka y, zapracowana, za, trochę się zmieniła, bo ona ma być kobietą sukcesu, matką, żoną, kochanką, y, do tego jeszcze mieć czas, żeby być fit i, 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 i tym wszystkim się zajmować, więc jeżeli nie padnie, po całym dniu to na wieczorem o godzinie 20 ma czas dla siebie. Ma czas dla siebie. I, mhm. i wara ci, ode... ja teraz mam czas dla siebie, ja tu konsumuję moje media, moje zakupy, moje wszystkie inne rzeczy, więc ten wieczór jest idealny. I inna sprawa, że kobiety są multiscreeningowe, więc często jest tak, że. Przynajmniej jak patrzymy, że kobiety bardzo duża część kobiet sprawdza maile na urządzeniach tradycyjnych, a te otwarcia wieczorem najczęściej następują za pomocą mniejszych ekranów, czyli to jest czy tablet, czy smartfon. Węka, tablet. Tak. I, i, I tutaj spróbowałbym, a noż widelec coś fajnego się urodzi. To tak dyg dyg dygresja do dygresji, do, przez piątą dygresję. Mówiłeś o tych sekwencjach, mówiłeś o segmentacji, Powiedz mi, masz tam kontent dynamiczny w treści tego maila? Tak? Nie, znaczy jedyne, co jest dynamiczne, to jest imię po prostu osoby, do której piszę. Wiem, co chciałem powiedzieć. A propos godziny wysyłania maili, myślę, że kluczowe jest to, że my wysyłamy różnego typu informacje. I na przykład u mnie to jest najprostsza, najprostsza rzecz, która różnicuje, na przykład porę wysłania maila, to jest jaki ja kontent udostępniam, bo jeżeli udostępniam artykuł na blogu, mhm. to mogę wysłać tą informację rano. Jeżeli udostępniam podcast, to lepiej kiedy wyślę tę informację wieczorem, bo wieczorem mamy więcej czasu, żeby podcastu posłuchać, tak? Okay. E, więc ja w ten sposób też to różnicuję. Nie? E, znowu, czasami jest tak, że świadomie chcę różne m, rzeczy przetestować i na przykład chcę przetestować, jak duża jest siła mediów społecznościowych, więc przy niektórych tematach, w przypadku mhm. których spodziewam się, że one będą żorące, mhm. A czytaj mają szansę się bardzo szeroko rozejść, yy, opóźniam wysyłkę newslettera. Czyli na przykład robię tak, że publikuję artykuł w ciągu dnia. Wieczorem robię jego promocję w mediach społecznościowych, a newsletter wysyłam dopiero rano, okay. kolejnego dnia. Więc tutaj też, biorąc pod uwagę, kiedy, znaczy, zastanawiając się, kiedy wysłać maila, zdecydowanie warto brać pod uwagę te, to, to, o czym my chcemy tak naprawdę poinformować. Nie? No i jak to można konsumować, tak. dokładnie? A powiedz mi, wspominałeś na początku, że na początku. Na początku wspominałeś, że nie miałeś na samym początku żadnej formy reklamy płatnej. Mhm. Ja pamiętam, na którejś konferencji też mówiłeś, że, że reklama płatna jest bardzo Ci obca, natomiast potem w którymś podcaście wróciłeś, że jednak jakieś tam działania. Na, na Facebooku zacząłeś wykonywać, Więc to są działania bardziej zmierzające pod lead generation, pod generalnie trafik na stronie, czy, 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 czy wprost już konwersy konwertujące na sprzedaż książek? Y, raczej staram się, znaczy, to, to znaczy nie da się rozdzielić tych działań, bo to, jest tak, że my, to nie jest tak, że my sobie założymy, że coś będzie nastawione na konwersję, i jesteśmy tylko na tym skoncentrowani, a przy okazji nie wygenerujemy lidów. Okay. No, no, no tak to nie działa. Tak to nie działa. To nie jest tak, że mamy stuprocentowy wpływ na te osoby, które są po drugiej stronie i powiemy: hej, mam produkt, który powinieneś kupić, on jest świetny dla ciebie, kup go teraz. I ten ktoś mówi, wow, rzeczywiście, kupuję go teraz. Ej. Tak to nie działa. Ej część marketerów mogłaby stwierdzić, że jednak tak to działa, znaczy, to znaczy tych mniej rozsądnych oczywiście, no, z dużym sarkazmem, choć może to nie brzmi z godziny poranne jednak, natomiast wiesz, no, jest dużo marketerów, którzy tak myślą, nie? KPI na poziomie trzech miesięcy w przód, no i potem się dziwią, czemu ten był. można sobie różne rzeczy zakładać, ja oczywiście też sobie różne rzeczy zakładam, że działania przeze mnie prowadzone, one przyprowadzą określoną ilość transakcji I teraz, jeżeli pytasz mnie, na co, one, na co ja się nastawiam, czasami nastawiam się na jedno, czyli na generowanie zasięgu, czyli wejść na mojego Bloga, tak naprawdę, w celu przeczytania artykułu, co można by traktować jako konwersję, również. Ja tego tak nie traktuję. To znaczy, zakładam, że to są treści bezpłatne. Jeżeli mówię o konwersjach, to mówię o konwersjach płatnych, bo to jest dla mnie coś, co rzeczywiście się pozwala mi mierzyć, na ile skuteczne są moje działania promocyjne, na ile rzeczywiście one przychodów do firmy przynoszą. To, to jest dla mnie jakby. Płatna konwersja to jest dla mnie to co, to, co traktuję jako konwersję rzeczywiście. Wszystkie inne działania traktuję jako działania albo zasięgowe, albo lead generation rzeczywiście. Dla mnie lead generation polega na tym, że ktoś się zapisze na mój newsletter, jeżeli mówimy o treściach, które są na blogu. Drugi rodzaj lead generation to jest zapisanie się, podanie swojego adresu e-mail w celu ściągnięcia darmowego rozdziału książki finansowej Ninja, bo to jest, to jest ten ruch, który mnie bardzo interesuje, dlatego że tym osobom jestem w stanie zaproponować dodatkowe treści oprócz samego tego rozdziału i być może one kiedyś kupią moją książkę również w wyniku otrzymywania tych bezpłatnych treści. Tak? Analizowałeś kiedyś? Bo... Jak, jak długi jest I, i, czy na, Nawet nie jak długi jest czas, tylko ile masz, bo ja chyba na sprawnym, na, 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 na I of Marketingu mówię, że tak naprawdę, albo w którymś innym podcaście, że. Tak naprawdę sukces finansowego Ninja, na to się złożyło bardzo wiele elementów, natomiast przede wszystkim to, że na początku miałeś bloga, znaczy miałeś bloga, wypracowałeś bloga, na którym miałeś potężny zasięg, więc to jakby był ten fundament po to, żeby się można było dalej... Można było sprzedawać tak. bezpośrednio książkę. Dokładnie, do, do, dokładnie tak. Natomiast zastanawiam się, ile jest osób, które potem usłyszała, że jest taki y, szafrański, że ma taką książkę, a w życiu nie czytało wcześniej Twojego bloga. Czy... Y, nie mam tego zmierzonego y, bardzo precyzyjnie, ale powiem tak, na przestrzeni 2017 roku, czyli po tej pierwszej fali, bo książka się ukazała w połowie 2016 roku, do końca 2016 roku kupiło chyba 26-28 tysięcy osób. A sprzedaż na koniec 2017 roku z kolei wynosiła 55 tysięcy egzemplarzy, czyli można powiedzieć, została podwojona. To w 2017 roku rzeczywiście było tak, że do mnie książkę kupiło bardzo dużo osób, które nie czytały bloga. Czyli de facto z książki bądź z komunikacji wokół książki dowiedziały się, że ja tego bloga prowadzę. I tu są dwa takie czynniki. Jeden to jest trochę takiego szumu organicznego, który powstał, że Osoby, które już przeczytały książkę w pierwszej fali, polecają ją kolejnym osobom, kupują na prezenty. Też, też bardzo fajne zjawisko, które bardzo mi się podoba. Więc ta książka, że tak powiem, dociera do zupełnie nowych osób. Można powiedzieć, osób, które są poza zasięgiem mojego bloga z jednej strony, ale często też osób, które są w ogóle poza internetem. I to jest to, co ja jakby miałem jako swój cel, wydając tę książkę, żeby dotrzeć do tych osób, które nie mogą skorzystać z wiedzy na moim blogu, tak? bo po prostu nie czytają blogów na przykład. Nie? I to jest, to jest jedna grupa. Druga grupa to są osoby, do których ja dotarłem właśnie reklamą na Facebooku i z różnych powodów one tą książkę po prostu kupiły. Co się przekonało? Albo strona sprzedażowa, albo moja komunikacja newsletterowa właśnie w takim można powiedzieć takiej sekwencji, która z pewnym lejkiem sprzedaży u mnie i pozwala. W tej sekwencji jest tam kilkanaście maili w tej chwili, które są wysyłane co tydzień, co dwa tygodnie. Generalnie one jakby to jest bardzo spokojna komunikacja, rozciągnięta w czasie, gdzie też za chwilę powiem, na czym ona polega, bo może to jest istotne. I, i, i już zauważam, że wyszedłem poza tą grupę czytelników mojego bloga. Też jak ja weryfikuję, czy, czy wyszedłem, czy nie. Dotychczas, znaczy w 2016 roku, było tak, że jeżeli publikowałem nowy artykuł na blogu, to każdy nowy artykuł powodował pik sprzedaży książki, czyli te osoby, które mnie czytają, Kupowały, kupowały, te, które jeszcze nie kupiły, no to kupowały, w końcu kupowały z mojej perspektywy. Tak? Super. W 2000, pod koniec 2017 roku, można powiedzieć, druga połowa, już tego nie ma. Czyli jest tak, że charakterystyka sprzedaży jest cały czas taka sama, bez względu na to, czy ja coś wrzucę na bloga, czy nie. I to mi pokazuje, że w pewnym sensie wyczerpałem już ten mój organiczny zasięg, organiczny kanał komunikacji, czyli muszę szukać klientów poza, poza nim. I teraz mam świetny przykład, bo przeprowadzam w tej chwili test. Ten test jest bolesny finansowo, można powiedzieć. Już, już, mówię, już mówię na czym on polega. On polega na tym, że od stycznia 2018 roku, teraz mamy marzec, nagrywamy w marcu, do chwili obecnej ja nie mam działań reklamowych na Facebooku. Czyli można powiedzieć, w ogóle nie pozyskuję aktywnie nowych nabywców na książkę. Czyli mam czystą sprzedaż organiczną. No i rzeczywiście ta sprzedaż się bardzo. Po pierwsze spadła, po drugie, bardzo się wypłaszczyła. I ja widzę, gdzie jest w tej chwili ten, ten organik, tak? I teraz najprościej by było zrobić takie działanie, że cały czas wrzucasz pieniądze w Facebooka. Bo dla mnie Facebook jest tym podstawowym kanałem sprzedażowym i rzeczywiście te przychody są istotnie wyższe wtedy. No ale ja właśnie chcę zobaczyć, gdzie jest ta siła organika. Więc do końca marca nie Oczywiście. będę płacił, no, tak. Wiecie. Jakoś przetrwam dokładnie tak. No i dopiero powrócę do, do działań reklamowych. Dla mnie to, co jest kluczowe w tych moich działaniach, to jest, i myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, którą chcę podkreślić, że ja staram się cały czas kwestionować pewne swoje założenia z jednej strony, a z drugiej strony taką, można powiedzieć, powszechną mądrość tłumu, tak? To, co mówią wszyscy, że coś powinno wyglądać tak i tak, bo takie są prawa marketingu, tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Problem, że wszyscy tak samo robią i wtedy masz... Właśnie, wszyscy robią tak samo. To przykład podam z zupełnie innej dziedziny. Moje podcasty, to są długie podcasty, one mają, w tej chwili dochodzą do, przekraczają nawet dwie godziny, tak, 2,16 ostatnio rozmowa, y, i to są rozmowy, które są również publikowane na YouTube. Ostatnia rozmowa 2 godziny, 16 minut na YouTube jest jednocześnie rekordem oglądalności 225 tysięcy obejrzeń na YouTube. Y, nagle się okazuje, że można mieć długie treści, które będą konsumowane. Średni czas słuchania tej rozmowy to jest 26 minut. Więc patrząc na długość tej rozmowy. E, to też nie jest tak, że to ktoś włącza na chwilę i wychodzi. E, naprawdę ten średni czas słuchania, 26 minut, pokazuje, że ludzie są gotowi konsumować długie treści, o ile one są wartościowe dla nich, o ile odnajdują w nich rzeczywiście coś jest ciekawego. Wodyka, tak. E, I tutaj, gdybym wierzył w takie powszechne, y, powszechne zdanie wszystkich, to. Nie publikowałbym na YouTube filmów dłuższych niż 7, no, góra 17 minut. Nie? No bo przecież, przecież nikt tego nie ogląda. Nikt tego nie ogląda. No, należy testować, należy sprawdzać, dlatego że każdy z nas działa w trochę inny sposób. Jeżeli potrafimy rzeczywiście dostarczać wartość przez dłuższy czas, to dlaczego nie miałoby to być dłuższe? Ktoś inny prawdopodobnie wziąłby tę rozmowę i podzielił na trzy części, tak, żeby, żeby to nie było takie długie, opublikował trzy oddzielne odcinki. No też uważam, że jeżeli ktoś już włączy, no to niech sobie obejrzy w całości. Od początku do końca. Jedną jakby całość, tak, a nie. E, nie niech się nie musi przełączać między tymi długimi. Znowu ciekawostkę powiem. Bardzo dużo maili dostaję od osób, które uprawiają sport, które mówią cieszę się, że nagrywasz tak długie odcinki, bo przynajmniej nie muszę przełączać. Czyli te dłuższe treningi, dłuższe wybiegania, typu godzinne, ja jestem w stanie włączyć sobie na początku treningu i słuchać, jakby nie musieć się zastanawiać, co włączę następnego. Znaczy, nie chcę wiesz, nie, nie chcę powtarzać twojej historii a propos przygotowań do maratonu, natomiast ja, jak trafiłem na twoje maile, mówię, od mojej żony, to był też moment, kiedy zaczynałem przygotować się do połówki mhm. maratonu i to akurat taka godzin, go, go, godzina z kawałkiem na, na idealnie na... Idealnie, nie? Idealnie na... Rozgrzeweczka, trening. E, Rozciągam go. To... Dokładnie tak. E, słuchaj, mówiłeś o, o reklamie na Facebooku. Reklamę na Facebooku y, robisz w jakiś sposób y, bardziej, wykorzystujesz, nie wiem, custom audience, y, wygrywasz tak. tam bazy y, swoich e, maili, lajki -like jakieś? Czy, czy jak... robię, robię wszystko, co można zrobić, to znaczy co uważam za rozsądne. Czyli tak, po pierwsze y, muszę mieć świadomość, że Facebook pozwala mi wychodzić poza bazę moich y, czytelników. W szczególności poza bazę osób, które mam w swoim newsletterze. I teraz e, skoro komunikuję się newsletterem i tam już sprzedałem, nazwijmy to moją książkę, e, to nie chciałbym trafiać do tych osób, więc w szczególności muszę je wykluczyć z komunikacji. Czyli wykluczam wszystkich, którzy. Biorę bazę moich klientów, wgrywam na Facebooka, jest to mój custom audience, e, z którego w, który służy do wykluczania, czyli nie chcę pokazywać reklam klientom. Oczywiście wiadomo, że. E, 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 jakby baza newsletterowa, a ym, użytkownicy Facebooka to są dwie różne rzeczy. W moim przypadku pokrycie jest w tej chwili około 70%, czyli 70% osób, które mam w bazie newsletterowej, są na Facebooku. Tak? Czyli Facebook potrafi powiedzieć, że OK, te 70% adresu zidentyfikowałem. Też trzeba pamiętać, że to jest taki błąd, myślę, wielu osób, które zakładają: aha, czyli tam mam te 30% osób, to są które nie mają konta na Facebooku. To nie do końca tak jest. Mogą e... mieć inny adres mailowy. Tak, mogą mieć inny adres mailowy, więc może się okazać, że pokazuje reklamy osobom, które już kupiły książkę. To jest jedno. Druga rzecz, to jest taka wiedza, która jest, myślę, dosyć powszechna, ale nie, nie zawsze sobie uświadamiamy w działaniach marketingowych. Facebook prowadzi bazę adresów e-mail. E i ma więcej adresów e-mail niż użytkowników na Facebooku. Facebook tworzy takie uśpione konta dla tych osób, które jeżeli ta osoba w końcu zdecyduje się stworzyć sobie konto na Facebooku, to on już będzie wiedział: "Aha, to jest on. Już sobie potrafi to wszystko dopasować". Jak tworzy sobie tą bazę, no właśnie na podstawie tego co Marketerzy wgrywają na Facebooka, a, czyli te, te wgrywając nasze bazy e-mailowe, my in de, in de facto tworzymy profile na Facebooku dla tych, którzy jeszcze tam kont nie mają. To jest i, i jeden, jed, jeden sposób. Drugi sposób to jest taki, jeżeli my gdzieś synchronizujemy swoje kontakty jako użytkownicy, to też Facebookowi dajemy. Przynajmniej y na razie. Bo tak. Po 25 maja już ponoć nie. No, ponoć nie. No, tam. Słowo ponoć. Wielki cudzysłów. Umówmy się. Tak. Umówmy się, tak. E, jakby prawo na pewno nie jest w stanie tutaj, moim zdaniem, zapanować nad tym, jak bardzo jesteśmy profilowani i e, musimy mieć świadomość, że jakby, go, akceptując różne rzeczy na telefonach komórkowych, my naprawdę dajemy komplet informacji o sobie w świat i trzeba być tego świadomy. No dobra, ale wrócę. E, czyli tak, stosuję Custom Audience, zarówno y, konkretne y, listy mailingowe jak i baza klientów, która de facto, y, mój system mailingowy jest dla mnie również taką bazą CRM, nazwijmy to tak, czyli tam są wszystkie adresy e-mail moich klientów. E, tam są również adresy e-mail osób, które są potencjalnie zainteresowane zakupem, czyli zostawiły mi adres e-mail właśnie ściągając darmowy, ro y, darmowy rozdział książki, e, czyli mogę na nich robić również remarketing, e, korzystając z tych adresów e, i w szczególności buduję również lookalike'i tak zwane, czyli szukam, Um, osób, znaczy inaczej, Facebook szuka osób podobnych do osób, które są na poszczególnych moich listach mailingowych. E, Facebook szuka również osób podobnych do tych, które odwiedziły mojego bloga. Okay. Tak? Czyli e, ja stosuję te wszystkie mechanizmy. Wręcz robię też tak, że jeżeli na przykład wiem, że jakiś artykuł na moim blogu dotyczy konkretnej tematyki. Która troszeczkę wykracza poza zakres tych moich dotychczasowych baz, czyli jakby wyszedłem poza tą tematykę związaną z finansami osobistymi, a jednocześnie uważam, że to jest w jakiś sposób reprezentatywne, kto go czytał, to z tego artykułu też buduję custom audience, osób, które odwiedziły konkretną stronę na moim blogu i na tej podstawie buduję też lukę lajki, do których później kieruję reklamy. I w moim przypadku to się bardzo dobrze sprawdza. To znaczy, to co ja robię działaniami reklamowymi. To zachęcam najczęściej do osiągnięcia bezpłatnego rozdziału. Czasami bezpośrednio pokazuję wideo, na którym opowiadam o mojej książce. Czasami taki dowód społeczny też daję w tej reklamie: słuchaj, kupiło już tyle i tyle osób, które są zainteresowane tym i tym tematem. Jeżeli szukasz takiej wiedzy, to zapraszam, tak ściągnij darmowy rozdział. Czyli znowu, to jest jakby próba złapania tych osób do bazy e mailowej, po to, żeby dalej już móc prowadzić komunikację z nimi. Część z tych osób oczywiście konwertuje w miarę natychmiastowo. Ja mam też taką, y y od czasu do czasu organizuję też, y można powiedzieć, dzień darmowej dostawy, czyli koszty wysyłki książki biorę na siebie i wtedy to bardzo mocno komunikuję na Facebooku. Bo to jest doskonała okazja, żeby kupić książkę 15 zł taniej, więc... Żeby zaoszczędzić a o I to ten... wtedy naprawdę fenomenalnie działa, fenomenalnie działa. Powiedz mi, a Google'a, sieć Google'ową wykorzystuje? Nie, to? właśnie nie. Znaczy nie wykorzystuję, bo yy, po prostu nie potrafię tego robić. I Mówię zupełnie wprost. znaczy Kiedyś gdzieś po drodze zacząłem eksperymentować z reklamą facebookową, świetnie mi działa. Jestem takim typem, który lubi się trzymać tego, co świetnie działa, bo wtedy znowu jeszcze więcej energii w to ładuje, więc działa jeszcze świetniej. I to, to można się tak śmiać, że ja publikowałem, nie pamiętam w tej chwili dokładnych rezultatów, ale odeślę do takiego artykułu u mnie na blogu. W ogóle możemy zalinkować pod filmem. Napisałem artykuł o takim mocno prowokacyjnym tytule, inwestycja lepsza niż bitcoin. I podawałem przykład y, właśnie mojej reklamy na Facebooku, tam były bardzo skrupulatne szczegółowe dane dotyczące tego, ile w Facebooka pieniędzy włożyłem, ile z Facebooka już pieniędzy wyciągnąłem dzięki y, sprzedaży książki po prostu, więc no, mogę powiedzieć, że wydałem na Facebooku około 200 tysięcy złotych, już ponad 200 tysięcy złotych na, na reklamę przez całe y, 6 lat działalności mojego bloga, ale wyciągnąłem już ponad milion 200, 000, więc tam takie dane się pojawiały. Tak. Także y, można robić to na różne sposoby. Y, to, co chcę powiedzieć, to że te wyniki nie obejmują tych konwersji, które doszły do skutku po 30 dniach. Mm -hmm. Czyli coś mogło być tak, że pozyskałem kogoś nowego dzięki reklamie Facebookowej. Facebook tego nie zaliczył, bo liczy tam 30-dniowe okno konwersji. Ale ten ktoś na przykład kupił dopiero po trzech miesiącach, czterech przypomniał sobie, że można na prezent komuś dać. Dokładnie attribu. tak, dokładnie tak. Natomiast to bym Cię, ja też byłem zawsze sceptyczny, jeśli chodzi o, no bo za, dla mnie Google to był AdWords, ewentualnie jakiś prosty remarketing, znaczy prosty remarketing, który można robić Google, za pomocą narzędzi Google'a, natomiast jakiś czas temu spotkałem się z ludźmi z Google'a i oni ja mówią, Paweł, bo my mamy taką fajną rzecz i tego w ogóle nie promujemy, może byście spróbowali to jakoś połączyć z mailami, no i okazało się, czy nie nie miałem świadomości, że tak, jak można robić lajki -like na Facebooku, dokładnie taki sam mechanizm ma Google w sobie wbudowany. No, to się nazywa Google Customer Match. My to Super. ostatnio testowaliśmy i o ile najpierw próbowaliśmy robić tak, że doklejaliśmy piksele googlowskie do, do Maybe, tak, do newsletterów i tam się budowały nam odpowiednie listy. I to działało tak sobie, mówiąc totalnie szczerze, dlatego że a te listy, na których testowaliśmy, były nie za wielkie, więc, y, więc ta grupa się nie mogła odpowiednio szybko zabrać. No, dwa mamy w Polsce jednak y, gro osób z adblokami, więc. Te listy były znowu trochę upośledzone. Mhm. Natomiast można wprost do Google wziąć CSV-kę, tak, okay. ci co otworzyli, ci co nie otworzyli. I najfajniejsze jest ci, co nie otworzyli, bo nagle okazuje się, że jesteś w stanie ich gdzieś tam zacząć ganiać AdWordsami, czy, 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 czy więc, więc polecam ci. Ja na razie eksperymentuję, więc jeszcze jakiegoś case study takiego powtarzalnego nie mam zebranego, natomiast myślę, że gdzieś w najbliższym czasie coś fajnego opublikuję na ten no, temat? Bo... Zbieram się, zbieram się w sobie już od dłuższego czasu rzeczywiście, żeby, żeby coś więcej zrobić i Google'a do tego też wykorzystać, tak? No, spróbuję, spróbuję. Dobra, słuchaj, Jak jakąś tam mniej więcej 20 zdań wcześniej mówiłeś, jak wrócisz do tej sekwencji maili, które mhm. gdzieś tam, to jakbyśmy do tego wrócili. Sekwencje maili, dobra. To yy, powiedziałem, że wysyłam je głównie w soboty, mhm. I to są, też tam staram się zauważyć kto w co kliknął i w zależności od tego podejmuję marketing automatyczny, w zależności od tego te sekwencje się mogą rozgałęziać. To, co jest też dla mnie kluczowe, to jest to, żeby w odpowiednim momencie taką sekwencję przerwać, czyli jeżeli to jest sekwencja maili, która jest lejkiem sprzedażowym dla książki finansowej Ninja i ktoś w międzyczasie kupi tą książkę, no, to już więcej nie chce mu wysyłać tych maili, tak? Bo one są jakby w, swoim, w swojej komunikacji, one są nastawione na to, żeby cały czas sprzedawać, e, podpowiadać wartości, które są w tej książce. Tak? A, więc taką osobę po prostu wypisuje z takiej sekwencji, zapisuje na listę klientów, którzy już dokonali zakupu. Czyli tam, tam ta komunikacja jest dużo krótsza. I teraz, gdybym miał to tak y, y, pokazać, jak to wygląda w praktyce, powiedziałem, kilkanaście maili w tej sekwencji, która prowadzi do sprzedaży książki, y, z pewnymi rozgałęzieniami, ale niezbyt dużymi. Chodzi mi o to, żeby wiedzieć, że jeżeli dana osoba jest zainteresowana na przykład zakupem mieszkania, to podsunę jej coś innego w kolejnych mailach. Okay. Tak? Coś, co pozwoli będzie jeszcze lepiej dopasowane do jej zapotrzebowania w danej okay. chwili, ale też. Ja często widzę, że marketerzy potrafią się zafiksować na, na jakimś temacie, że uważam, że jeżeli ktoś nam powiedział, że um, jest jeszcze nie jest przedsiębiorcą, tylko dopiero myśli o tworzeniu firmy, to już do końca życia będą do niego prowadzili komunikację, tak jak on by tą firmę dopiero miał otworzyć. A wiadomo, że w czasie się to zmienia, ja więc też jakby nie można być takim niewolnikiem tych, tych swoich, no, znowu wracam do założeń, nie można być niewolnikiem tych swoich założeń. Nie? Amazon ma taki, ja to nazywam mailem z dupy tak naprawdę, gdzie Amazon ma świetny mechanizm do profilowania użytkowników, a i tak raz na miesiąc wysyłać maila, gdzie masz wrażenie, że absolutnie jest on tak źle dobrany, jak tylko można, ale właśnie mam wrażenie, że to, nie tak. wiem tego, że to jest tylko po to, żeby zobaczyć, żeby tobie powiedzieć, Amazon to więcej niż książki, nie wiem, o e-mail, marketingu, o finansach, tak. o czymkolwiek. Zobacz, co jeszcze mamy i znowu ten profil gdzieś tam zupdate'ować. Natomiast tak jak mówisz, to marketerzy niestety w Polsce chyba jeszcze nie wszyscy pojęli. Ja do dnia dzisiejszego, a jestem bardzo długo już po studiach, dostaję maila od jednej z gazet studenckich. Paweł, zbliża się sesja, czas na pluszach Active czy jakieś inne rzeczy, a to już naprawdę kilkanaście lat minęło i, i dalej, i dalej, i dalej ta komunikacja jest niezupdate'owana. E, na początku mówiłeś o nowej książce. E, w kuluarach rozmawialiśmy, że będzie dotyczyła zaufania. Ja zresztą pamiętam Twoje wystąpienie chyba na infoszerze w A, 2015 w roku. Bardzo dobra pamięć. Dokładnie ten tytuł. E, 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 Prawie ten tytuł. Budowanie biznesu. Zaufanie, wtedy było jako waluta przyszłości, zmieniłem na czyli waluta przyszłości. Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Świetne wystąpienie by the way. E, powiedz nam coś więcej o tej książce. Książka powstała. To będzie fajna historia, bo historia jest taka, że na rynku polskim będzie się ukazywała książka Pataflina. On napisał książkę, która miała tytuł Will It Fly? Po polsku to jest Gotowi na Start. To jest książka o tym, jak przetestować swój pomysł biznesowy, swoją ideę biznesową, zanim się wyda na nią kupę pieniędzy. Czyli jak to przetestować. Sprawdzić, czy jest zapotrzebowanie i dopiero wtedy ewentualnie wydać tą formalkę pieniędzy. Nie? I to tak najlepiej stopniowo, że wprowadzamy produkt, gdzieś tam już monetyzujemy i rozwijamy w miarę tego, jak to zapotrzebowanie rośnie. Ja usłyszałem o tym od polskiego wydawcy, że, taka książka będzie, że ta książka będzie po polsku. Zresztą Pat występował u mnie w podcaście dwa lata temu o niej opowiadał. I mówię super, bo to jest książka, która uzupełnia trochę finansowego ninja, a nawet bardzo uzupełnia, bo ja tam. Pokazuje, jak zarządzać finansami osobistymi, pokazuje też optymalizację podatkową poprzez własną działalność gospodarczą, ale nie rozwijam tego tematu. E, a ta książka świetnie go rozwija. Czyli to jest taki następny krok. Mieje fajnie, chętnie wstawię ją do swojego sklepu internetowego, jak już będzie po polsku, ale to nie wszystko, bo okazało się, że y, wydawca mówi Michał, bardzo cię proszę, mam taką propozycję. Może byś napisał polską przedmowę do tej książki. Wow, wow, nie? fajnie. Napisałem do Pata, Pat potwierdził, wow, w ogóle, że super i świetnie by było, gdybym napisał. I mówię, super, no to czyli tak, napiszę polską przedmowę, pomogę Patowi wprowadzić książkę na rynek, yy, wstawię ją do swojego sklepu internetowego i pojawiła się pewna wątpliwość, gruba wątpliwość. E, jeżeli ja wstawię tę książkę do swojego sklepu internetowego, a będą ją mieli wszyscy, MPKI, i każda inna księgarnia, to Za chwilę będzie degradacja sceny książki. No tak jak to zawsze z książkami jest, nie? bo to jest książka wydawana w tradycyjnym modelu wydawniczym. Chciałbym zaoferować moim czytelnikom coś więcej, co pozwoli, co zachęci ich do zakupu akurat u mnie tak, tej książki. I wymyśliłem, napiszę case study mojego bloga. Krótkie, takie 50-60 stron, które udostępnię wyłącznie w formie elektronicznej, za free. To będzie taki dodatek za free. No i usiadłem do pisania y, konspektu tego y, e-booka, tego e nazwijmy to. Y, I doszedłem do wniosku, że to się nijak nie zmieści na 50-60 stronach. Ja, ja powiem tylko tytułem wstępu, czy, czy de, małej dygresji, że Finansowy Ninja ma 5-6 cm grubości. Tak, 540 stron. 540, to taka a propos zwięzłych form. To, 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 to. <grym> <grym> Dokładnie tak. Także y, wyszło mi raczej, że to jest około 300 stron. Y, y, Prawdopodobnie będzie raczej 300-400 stron, okay. bo już jest napisana ta książka, i yy, był jeden tylko. Yy, czyli tak, zdecydowałem, że wydam to jako książkę, tak? No więc ja jeżeli wydaję jako książkę, no to to jest po prostu oddzielna, oddzielna książka yy, i stwierdziłem, że chcę w niej pokazać pewien etos mojej pracy, poza tym, że to jest dokładne case study bloga. Yy, kwartał po kwartale, gdzie mówię właśnie, jakie były cele, jakie były założenia, na ile udało się je spełnić, ale mówię też o tym. Jakie projekty planowałem, które z nich zrealizowałem, a których nie i dlaczego. I to jest, to jest bezcenna wiedza. Zresztą Marek Jankowski z podcastu Mała, Wielka Firma y, nagrał taką krótką. Był jednym z pierwszych recenzentów tej książki, więc y, y, nagrał taką krótką recenzję, w której mówi. Ta książka to jest tak, jakby się włamał do mózgu szafrańskiego, po prostu masz wszystko, masz wszystko. Rzeczywiście tak jest, bo pełne dane liczbowe, wszystko po kolei pokazuje, pokazuje mój proces decyzyjny. Dlaczego? Dlatego, że to, to, czego mi brakowało, jak ja startowałem, to brakowało mi takich skrupulatnych, właśnie case study przeprowadzających przez proces decyzyjny, nie pokazujących efekty, bo efekty każdy z nas widzi. Ja widzę, co zrobił Paweł z firmą Freshmail, tak. Ja widzę, co zrobił ktoś inny z, ze swoją firmą, a ja widzę, że na przykład jakiś bloger wypuścił, amerykański wypuścił jakąś książkę, czy jakiś tam kurs i zarobił tyle i tyle. Ale jaka sekwencja decyzji doprowadziła go do tego, że zrobił to właśnie w taki sposób, zazwyczaj nie wiadomo. Albo co nie wyszło, bo tym się właśnie. już tak nie chwalimy. Dokładnie tak. Więc ja dokładnie od drugiej strony chcę wprowadzić, pokazać te kulisy. Po to, żeby też osiągnąć parę celów. Czyli, pierwszy cel jest taki, żeby po pierwsze nie, nie pokazywać siebie jako gościa, który zawsze to czegoś dotknie zamienia się w złoto, bo to nie jest prawda. To jest tak, że ja mam bardzo też dużo szczęścia w tym, co robię, i chcę pokazać czynniki, które doprowadzają do tego, że to szczęście jest, i że się z tego szczęścia po prostu potrafi skorzystać, z okazji, które się przytrafiają. To jest jeden, jeden aspekt. Drugi, że jest masa ludzi, którzy mi po drodze po prostu pomogli w taki czy inny sposób. I też pokazać, jak relacje z ludźmi Prowadzą do tego, że możemy zrobić więcej niż samodzielnie, bo to też jest kluczowe. I trzecia rzecz, że w zasadzie tych porażek jest równie dużo co sukcesów, albo może i więcej. Czy tutaj nawet kompletny nieudacznik może osiągnąć sukces? tak jak go sobie definiuje, powiedzmy, o ile tylko będzie systematyczny, cierpliwy, będzie chciał włożyć w to bardzo dużo pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc... I będzie chciał w ogóle spojrzeć na te porażki. Ja pamiętam, jak z sobie szakiem. Sobieszakiem rozmawiałem kiedyś, że największym problemem, nawet nie ludzi, tylko nawet organizacji, jest to, że ok, no projekt nam się nie udał, no i nic, jedziemy dalej, mamy następne... I robimy coś kompletnie innego, nie? Zamiast wyciągnąć wnioski, Poprawić, zrobić jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, czyli no, do, znaczy to są, znowu wracamy do problemu szkolnictwa i tego, czego uczy nas szkoła. No, czego nas uczy szkoła? No, uczy nas, że powinniśmy mieć piątki, jak mamy dwóje, to jest źle, nie? Dwója to też jest uh, informacja jest zwrotna, tak? która na przykład mówi, OK. Albo możesz próbować się poprawić, albo znajdź sobie taką dziedzinę, w której zaczynasz z czwórki i inwestuj tam swoją energię po to, żeby być jeszcze lepszym. Nie? No jakby szkoła tego nie uczy, wręcz przeciwnie to. Szkoła raz. rzeczy chyba nie uczy. No ja. właśnie no temat właśnie. na oddzielne nagranie, które myślę, no. <głosy> <głosy> Czy powiem ci szczerze, jak jadę gdzieś na, na no ja jestem też wykładowcą na, na uczelniach wyższych i, i zazwyczaj słyszę, zwłaszcza jak to są studia dzienne, Paweł, a to jest takie bardzo dziwne twoje podejście do nas, bo siadasz na stole w ogóle po imieniu jakoś tak, ja mówię, no bo ja was chcę czegoś nauczyć, a nie chcę wam przekazać wiedzę, bo wiedzę to tu macie książkę, przeczytajcie. I, i, i to jest różnica między przekazaniem wiedzy, a nauczeniem cze czegoś. I, I trzeba czasem zaknąć, i trzeba czasem opowiedzieć jakąś historię, która wydaje się, że jest absolutnie niepotrzebna. A na koniec gdzieś, a, a, bo to z tego wynikało. I, I tak... to jest, to jest właśnie kluczowe, ta sekwencja, także coś z czegoś wynika, bo my często też patrzymy na kogoś i mówimy, ok Chłopak prowadzi bloga 5 lat czy 6 lat tak? i ma tam jakieś pasmo sukcesów, a zapominamy, o całej tej jego przeszłości, która w ogóle doprowadziła do tego, że zaczął prowadzić bloga. Nie? Do jakiegoś takiego, ten bagaż doświadczeń, który zbieramy, który pomaga nam unikać wtop i problemów już później. Nie? Więc ja pokazuję też na przykład projekty typu, nie wiem, myślałem o sklepie internetowym. Dzięki temu, że kiedyś myślałem o sklepie internetowym, zrobiłem przegląd całego software'u do sklepów internetowych, który w Polsce wtedy był. Mogłem łatwiej wystartować ze sprzedażą książki finansowej Ninja samodzielnie, tak? gdybym tej wiedzy nie miał, no to tak łatwo by mi nie było, nie? więc w pewnym sensie to, że było mi teraz łatwo, wynika z tego, że kiedyś swoje frycowe zapłaciłem po prostu, z czego nic nie wynikło, to znaczy nie, wtedy w żaden sposób tej wiedzy nie wykorzystałem, tak? uczyłem się, uczyłem, sprawdzałem, testowałem. I podjąłem decyzję, że to jest za trudne, poddaje się, tak? Jakby wycofałem się. Masę takich przykładów w tej książce właśnie jest. Tak? Trochę też. Nie chcę powiedzieć, że to jest książka motywacyjna, bo nie jest, bo to jest raczej podręcznik autobiograficzny, tak bym nazwał, zresztą książka ma pod tytuł Moja droga od 0 do 7 milionów z bloga. I, czyli taki mocno bardzo podkreślający, że to jest moja droga. Ja nie silę się tam na uniwersalizmy, pokazuję, co się sprawdziło u mnie, ale wierzę w to, że pokazując to, czytelnicy wyciągną coś dla siebie. Nie? A powiedz mi, masz tam fragmenty, bo ja jeszcze tak jestem wielkim fanem zarządzania sobą w czasie, czy GTD, czy w ogóle, no zwał, jak chciałbym. Zanim był freshman, to prowadziłem z tego szkolenia. Praca samemu dla siebie wiąże się z tym, że potrzebujesz bardzo, ale to bardzo dużo samodyscypliny, pewnej Oj, rutyny, tak, pew, tak mówię, planowania. Tam też takie wątki... Jest i tam jest, tam jest w ogóle świetna rzecz, bo pokazuje Mój plan na rok 2014, mam to udokumentowany, bo on był ręcznie spisywany, i tak dalej, gdzie pokazuję w ogóle jakie projekty miałem zaplanowane, jak to wszystko było ambitne, i tak dalej, a później pokazuje, że tylko tam z sześciu projektów udało się zrobić tylko dwa w 2014 roku. Ale w 2015 zrobiłem kolejny, w 2016 kolejny. Książka finansowa Ninja miała się ukazać w 2014 roku. Tak Taki był pierwotny plan. I na szczęście, żeby nie było podejrzenia, że ja to fabrykuję teraz wstecznie. To na szczęście są nagrania, jest moje wystąpienie na blog Forum Gdańsk w 2014 roku, pod koniec 2014 roku, gdzie pokazuje dokładnie ten plan, czyli są nagrania, które pokazują, że ten plan rzeczywiście tak wyglądał eee, i, i też pokazuje, że żeby móc Osiągnąć w jakimś obszarze sukces, w jakimś konkretnym projekcie, to często jest też tak, że bardzo dużo rzeczy trzeba poświęcić obok, czyli zrezygnować, odpuścić. Nie? Z tą książką też tak było, że y, ja w, zacząłem ją pisać 5 lutego okay. i skończyłem tego roku. Tak, 5 lutego 2018 roku. Okay, I skończyłem ją pisać 19. 14 marca 14. 14 marca. Ale to było takie bardzo ambitne założenie yy, i dlaczego ja o tej książce nie mówiłem wcześniej? Bo o finansowym ninja od dawna było słychać. O tej książce ni nikt nic nie słyszał poza najbardziej zaufanymi osobami. Między innymi dlatego, że spodziewałem się, że jeżeli nie uda mi się jej napisać do końca lutego, bo taki był pierwotny plan do końca lutego, yy, to ona się po prostu nie ukaże. Dlatego, że ona nie będzie miała szansy wyjść wtedy, kiedy wychodzi książka Pataflina, czyli na targi książki w Warszawie w maju. No i ja ten projekt po prostu zakopię. Nikt nie będzie o nim wiedział, że taka porażka się przytrafiła. Zresztą swoją drogą też się przyznaję w książce do tego. Mówiłem ci, że napisałem książkę o Windows 95. Później pisałem książkę o Windows 98, ale nie wyrobiłem się w założonym terminie i ta książka się nigdy nie ukazała. Dwa miesiące pracy poszły do piachu. Czyli wiesz, czasami takie jest, że jak widzisz, że. Taki ambitny projekt się nie udaje, czytaj w zasadzie zamykasz sobie szansę na to, żeby on odniósł y, sukces, tak? No to trzeba podjąć męską decyzję i po prostu coś przekreślić, tak? wyciągając oczywiście wnioski na przyszłość, nie? żeby to się nie zmarnowało. Czy wiesz, no już y, kiedyś ktoś śpiewał, że trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. I, i tak naprawdę na koniec dnia nie jest kwestią o kurcze, wszystko się rozsypało, tylko żeby jednak y, gdzieś y, gdzieś mieć tam, tą, tą rezerwę. Pląbę. Plan B. No, ja się śmieję, jak mam zajęcia ze studentami, oni mówią tak, Paweł, czy ty się nie bałeś, że, że tam takie ryzyko? Ja mówię, zawsze Oczywiście się, boję, się boję. boję. Ale co się dzieje, ale to, czy, czy, co, co się stanie, jak się po, po, ci nie powiedzie? Ja mówię, wiecie, to jest jak ze skokami spadochronowymi, bo ja też skaczę. Więc tutaj masz taki, żeby odciąć się, a tutaj masz taki, żeby otworzyć drugi spadochron. I to zawsze musisz gdzieś z tyłu głowy mieć, że, że to nie tak, że do samej ziemi banusz, widelec, polecę. No, no, no nie, w pewnym momencie nie polecisz i trzeba wiedzieć, I że trzeba... Tworzyć plan B. Ale kolejna rzecz jeszcze dodam, taka, która jest w miarę uniwersalna, wydaje mi się: to jest to, że plany, planami. ja Jestem bardzo człowiekiem takim, który dużo planuje, ale też trzeba być otwartym na takie skutki uboczne tego, co my robimy, że gdzieś idąc tą ścieżką, którą sobie wytyczyliśmy, gdzieś się mogą pojawić. Znaczy, to jest taka fajna analogia: że jeżeli idę drogą przez las, to widzę tylko tą drogę na wprost obok są drzewa, nie? Ale jak dochodzę gdzieś tam do rozstaju dróg, to widzę, aha, jest jakaś boczna droga i tam być może jest coś fajniejszego, tak? I wtedy mogę skręcić. Ale nigdy nie podejmę tej decyzji, że gdzieś tam po drodze skręcę, jeżeli jeszcze stoję w miejscu, tak? Kilometr dalej. Dlaczego? Bo tam tej bocznej drogi nie widzę. Nie? Oczywiście się pomaga nam nawigacja i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak sporo rzeczy dzieje się po prostu w, w miarę tej drogi. My się też uczymy. Ja często zaczynam projekty, których, które mnie przerastają. To znaczy, ja wiem, że to jest zbyt duże, jak na moje umiejętności obecne, mm -hmm. ale świadomie zaczynam, wiedząc, że po drodze się też czegoś nauczę. Czyli znajdę sposób na to, jak dobrąś do szczęśliwego zakończenia. Jak się robi rzeczy innowacyjne, e, tak jak często firmy typu twoja robią, nie? E, to też y, jakby trzeba założyć, że po prostu będziemy się cały czas rozwijać, dodając nowe rzeczy w oparciu o to, czego się już nauczyliśmy na początku, tego nie wiadomo. Oczywiście, że tak. Zresztą ja pamiętam, mieliśmy, my robiliśmy Mail My Day'a pierwszego i na Mail My pierwszego mieliśmy wypuścić nową wersję systemu i tam chcieliśmy zrobić taki bardzo ładny, intuicyjny edytor newsletterów, że sobie będzie że drag and dropowo wszystko układał. I nie wyrobiliśmy się na czas. Mm -hmm. No i klienci oczywiście, ale po Paweł, bo mówili, że będą dwie premiery, była tylko jedna. Jak to tak można. Z gęby holenderskiej. Tak. Robić. No ale to jest projekt innowacyjny. My chcieliśmy wypuścić najlepszy mm -hmm. i najbardziej intuicyjny edytor na świecie, który będzie posiadał rzeczy, których nie ma ani u naszej zachodniej konkurencji, ani tym bardziej u polskiej. No i nie wyszło. No i to nie jest kwestia, że my tego nie zrobimy. Tak. Wyciągnęliśmy wnioski, wypuściliśmy go. We, konferencja była w maju. Albo w kwietniu, wypuściliśmy go we wrześniu, i wtedy rzeczywiście to było coś, co działało, było dobre, i, 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 i człowiek się nie wstydził. Natomiast no, to jest właśnie innowacyjne, że wyciągasz wnioski i taka kultura eksperymentu. No, no, po prostu, no, jak nie wychodzi, wyciągasz wnioski, robisz raz jeszcze, aż wyjdzie, albo aż zmienisz w ogóle cały pomysł. I tu wrócę do newsletterów. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć: OK, masz prawo popełniać błędy, ale też dobrze jest. Się przyznawać przed ludźmi, no, z którymi masz do czynienia. W Twoim przypadku klientami, w moim przypadku czytelnikami, że coś poszło nie tak. I nie wystarczy powiedzieć, że słuchajcie, coś poszło nie tak, tylko dobrze też powiedzieć, dlaczego tak się stało. I to, co odróżnia, myślę, takie firmy, które dobrą komunikację prowadzą od tych, które prowadzą słabą komunikację, to jest to, że te prowadzące słabo, one zawsze stosują sztampowe formułki. Nie? Siada dział PR-u i coś tam wymyśla, nie? że. Tak, 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 tak. I jeszcze jakby zwracają uwagę na to, żeby nie powiedzieć słowa przepraszam, nie? Że to najczęściej to się wydarzyło z jakichś obiektywnych powodów, no, e, tak nie musiało nie być. Nie wili, tak, tak. E, ja uważam, że należy brać odpowiedzialność za to, co się robi, nie tylko wtedy, kiedy się ma sukcesy i kiedy się wychodzi, pręży klatę i mówi ha, to wszystko moja zasługa, bo to jest bullshit, bo to nigdy nie jest tylko zasługa danej firmy. To jest jakby zasługa ogólnie też sytuacji, w której ta firma mogła funkcjonować. To znaczy często jest tak, że ten wpływ czynników zewnętrznych jest tak duży, że dużo szczęścia trzeba mieć tak, w tym, co się robi, żeby móc osiągnąć sukces. Jakby nie lubię tych bohaterów, którzy wychodzą i mówią, to wszystko ja, nie? ale w drugą stronę, znowu, jak się nam nie powodzi, to jednak brać na siebie tą odpowiedzialność. Bo najczęściej jest tak, że wszystkie złe rzeczy, które się gdzieś tam po drodze przytrafiają, one są wynikiem jakichś naszych zaniechań, właśnie pójścia na skróty. Niedoszacowania, nieprzemyślenia, i tak dalej. Więc tą odpowiedzialność warto brać. I teraz wracając do komunikacji mailowej, ja staram się komunikować z moimi czytelnikami w taki sposób, żeby oni rozumieli, że jestem człowiekiem, który jakby ma prawo do popełniania błędów. I sobie tego prawa absolutnie nie odbiera. Czyli znowu, nawet pisząc o nowym artykule na blogu, powiadamiając o tym, że, że, że został opublikowany, zawsze staram się pokazać coś swojego, takiego z mojego życia. Co jest, pokazuje, że jestem człowiekiem po prostu. Tak? Czyli na przykład prosty przykład. Dwa zdania na temat tego, że myślałem, że dojadę tutaj szybciutko i bez problemów, a się okazało, że jednak jest ślisko, nie? bo kurczę, w Warszawie spadł w marcu śnieg nie? i teraz owszem, można powiedzieć, że taki jest jestem ładna pogoda, sformułowanie typu ładna pogoda i tak dalej. No nie do końca, dlatego że ja nie, nie nie opisuje obiektywnie rzeczywistości, tylko pokazuje mój subiektywny punkt widzenia, który też pozwala. Zobaczyć we mnie człowieka, że w moim audytorium prawdopodobnie połowa ludzi się ze mną identyfikuje, a druga połowa nie. No tak, statystycznie, nie? Czyli znowu wysyłając takiego maila, jakby już jestem w stanie połowę zaangażować w jakiś sposób emocjonalnie, pierwszym zdaniem, które w mailu umieszczam. Zależy mi na tym, żeby tym nie apatować. Też w mojej książce piszę o tym, że jakby trzeba być wyrazistym, mhm. ale nie można pozwolić dominować swojemu ego. Tak, że to ego, on mamy prawo mieć ego wybujałe. Ale nie powinniśmy pozwalać, żeby ono dominowało. Nie? Czyli owszem, ludzie chcą, żebym ja jakiś był, żebym ja miał swoje zdanie i tak dalej, ale nie chcą, żeby to zdanie im narzucał. Nie? I to jest taka subtelna różnica. I teraz, jeżeli to robimy, to takim mailem osiągamy bardzo, jakby działamy na wielu płaszczyznach, że to ani to nie jest sucha komunikacja, która mówi, słuchaj, jest wartościowy artykuł, on ma to, to, to i to bulety, i w... przeczytaj go, tak? Call to action, przeczytaj go. Nie? No, ja nie lubię, jak mi ktoś mówi, e, Michał, jesteś dla mnie najcenniejszym człowiekiem na świecie, dlatego musisz przeczytać tego mail, ten, ten artykuł. No, to znaczy, tak nie działa, nie? Czy wiesz co, ja myślę, że to jest też kwestia tego, że Twoje artykuły, przynajmniej w mojej subiektywnej, bardzo subiektywnej e, ocenie, a właśnie na dnie artykuły, bo u mnie ten artykuł pojawił się później, najpierw pojawił się podcast, a mhm. podcast jest taką formą, gdzie e, w ja po przesłuchaniu kilku odcinków wie, te, czułem wewnętrznie, że to jest gość, którego, którego bym polubił. Tak? Znaczy, okay, się nie, okay, okay. Dzisiaj się dowiedziałem, że się do, poznaliśmy kiedyś w oręcz na, na, na spotkaniu. Nie, nie pamiętałem tego. No tam kurczę, jaki fajny gość. I nagle okazuje się, że, że, że ten, ten dystans. Kraca się absolutnie i, i nagle jesteś w stanie sobie pozwolić jako odbiorca na, na tyczkę więcej, na, na, tak. na to w cudzysłowie przybicie piątki czy, czy na nie panie Michale, tylko słuchaj, bo mam tak. yy, zresztą ja pamiętam jak potem cię poprosiłem o książkę dla mojej żony, która już nie udało się wtedy z autografami ściągnąć, mówię, słuchaj, taką na, na gwiazdkę jakby się dało. Yy, I nie miałem z tym problemu, bo czułem, że ten dystans mogę sobie już ta Już ta relacja została zbudowana, tak? I to, to mówię. Yy, yy, yy. Dzięki temu sposobowi, w jaki ja się staram komunikować, to teraz znowu trochę w ego wjeżdżam już w tej chwili, nie, ale jednak y, też trzeba doceniać to, co się y, osiągnęło, więc y, y, uważam, że właśnie w taki sposób się komunikując, naturalny i zastanawiając się zawsze, jak ta druga strona to odbierze. Znaczy, ja piszę maile w taki sposób. Jak, w jaki ja bym je od, chciał odbierać. To znaczy, i, zakładam, że jestem po drugiej stronie, czy mi się to podoba, czy nie. Znaczy, wyjdź szafrański z tej swojej skóry, stanie obok otrzymaj takiego maila do swojej skrzynki pocztowej i czy ty byś chciał takiego maila przeczytać i kliknąć, hmm. tak? I tu nie chodzi o manipulację, tak? to może ktoś może powiedzieć, okej, okay, manipulujesz emocjami. No nie. Ja po prostu no, chcę się komunikować w taki sposób, w jaki sam chce być traktowany. Prosta sprawa, tak? yy, I znowu wracając do takich technicznych niuansików. Ja, dlatego nie stosuję maili HTML-owych w sensie takim z obrazkami i tak te dalej. Maile są brzydkie, tak. Moje maile są brzydkie Moje maile wyglądają tak jak mail, tak? tak, tak jak zwykłe mail tekstowe. Oczywiście one są HTML-owe, tak? Ale to, to sprawia wrażenie tekstu zwykłego, tak? Od marginesu do marginesu, bez tam żadnych wy, wyśrodkowań czy coś w tym stylu, bez e, e, zdjęć czy, czy rysunków. Ja myślę, że, nie wiem, z pięć razy może przez te sześć lat wysłałem jakieś zdjęcie w mailu. Nie? Także generalnie one raczej są tekstowe, i uważam, że te, te, jakby ta forma jest najbardziej naturalną formą maila. No. Ja znowu ci troszkę posłodzę, ale jak jadę gdzieś na przetarki, mamy zwłaszcza klientów, gdzie to jest klient B2B, mhm. mówię, słuchajcie, no, w B2B to jest znowu. To, to, to okej, okay, to jest B2B, ale to jest human to human, więc wy no. musicie pisać maile, które zwłaszcza jak to jest lejek sprzedażowy, które będą no, takie ludzkie. Nie, albo tutaj my wyczytaliśmy gdzieś tam, że to ma być ładnie, przecież macie ładne szablony. Ja mówię, to ja wam pokażę prezentację, ja mam taką prezentację, gdzie mam y, część Twojej komunikacji, jako właśnie, taki dobry case, jak można się komunikować, angażując. I mówię, tak, to róbcie. No ale my nie jesteśmy blogerami. Ja mówię, ale, ale jesteś człowiekiem. Zobacz, że tutaj nie jest o blogu, tylko tu jest o tym, ja mam coś do powiedzenia. A czy to będzie link do podcastu, czy to będzie link do bloga, czy to będzie link do czegokolwiek innego, to ja, i Ksiński, dzielę się z Tobą jakąś moją wewnętrzną wiedzę. Zawsze możesz teraz użyć argumentów, wiesz, ale ten bloger sprzedał książki za 5 milionów złotych, I, nie? I, i znaczy, <grym> jak pokazywałem te maile, to jeszcze, jeszcze nie było finansowego, jeszcze nie było książki, jeszcze nie tak. był książki. Teraz myślę, że to jest już tak na zasadzie, Na no, patrzcie, jak to robi Szafrański, aha, dobra, dziękuję i, i, i nagle pewna hmm. zmiana się pojawia, aczkolwiek, tutaj dodam jeden disclaimer, sytuacja sprzed e, trzech dni, pisze do mnie szef jednej z większych agencji interaktywnych w Polsce i mówi, Paweł, coś jest nie tak, wypisało nam się z newslettera bardzo dużo osób. Aha. No i mówię, okej, okay, dobra, jest to nasz klient, zaglądam sobie w statystyki i rzeczywiście jak tam te wypisy były na poziomie 0,00 coś tam, no to nagle jesteśmy w wartościach dwuprocentowych, więc mówię, okej, okay. okay, coś się stało. Przeglądam kreację, zawsze był mail bardzo graficzny, bardzo ładny HTML, poformatowany, taki piękny redakcyjny newsletter no i chyba po którejś konferencji przeszli w komunikację taką stricte... 180, tak, i niestety jeszcze nie podlinkowali linków. Okay. Więc był link, który był nieklikalny. No i, no i nagle rzeczywiście ludzie zaczęli się wypisywać, bo mam nadzieję, że teraz. mam ład... nas poznawczych? Tak bardzo. Tak, i nagle coś się dzieje, może ktoś. Więc takie zmiany raczej trzeba by stopniowo robić. Natomiast mail... I to, to znowu, jedno, że stopniowo, a drugie wytłumaczyć yy, yy, społeczności, dlaczego ta zmiana jest wprowadzana. Bo to jest, wiesz, tego często brakuje w komunikacji. My nie mówimy, dlaczego coś robimy, a druga strona zawsze lubi być poinformowana. Tym tak. bardziej, jak jest to coś super nowego. No tak. bo nowe to jest, tak na początku mówiłeś, masz y, dobrą intuicję, chociaż jesteś mężczyzną, chociaż jak gdzieś czytałem, chyba Kalemana, y, historię, dlaczego człowiek ma intuicję. intuicję nie, to nie był Kalmat, to ruchawetulani świętej pamięci. W każdym razie. Intuicja jest sumą doświadczeń które, i wiedzy, którą gdzieś tam zebraliśmy, tak. i to, czy system jeden w głowie potrafi to przetworzyć. przetworzyć i szybko podrzucić najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, i ono, miejmy nadzieję, będzie najbardziej prawdopodobne w praktyce. Mhm. No, no i to jest to, że jak nagle nasz umysł widzi coś zupełnie nowego znowu. Ten, czyli było tak, jest nagle tak, nagle włącza się tam system 2, what the fuck. No i nagle, a to może dla. Dla spokoju to ja to zamknę, albo wypiszę się, albo tak. się zastanawiałem, może ktoś im schakował skrzynki, a może moja lista wyciekła, może cokolwiek innego, a tak jak mówisz, jak wytłumaczysz, jak to ten proces będzie świadomy i, 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 i odpowiednio ukierunkowany, no to nagle człowiek mówi, a... Na samym początku takiego maila dzisiaj otrzymujesz od nas innego maila. Dlaczego? Nie? I wytłumaczenie. Proste rzeczy naprawdę to działa. Dobra, Michał, dzięki bardzo za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia i, i cóż, do następnej razy mam Dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki.